Dzień dobry, witam serdecznie w live'ie dotyczącym diety i odżywiania. Zapraszam dr Joannę Michalinę Jurek do tego, żeby przyłączyła się. Jest, udało się. Dzień dobry. Cześć. Udało się. Udało się, było trochę komplikacji, ale jak to zawsze, jak ma się coś udać, to się wszystko uda, prawda? Jak ma się pytanie coś udać, tylko, czy mnie to się uda. Pytanie tylko, czy mnie dobrze widać? Czy może jakieś inne scenariusze? Ja cię widzę dobrze. I słyszycie też dobrze. Czy ty jesteś tak? Jest ok? Jest dla ciebie wygodnie? Możemy zaczynać. Tak, jak najbardziej. Super, dziękuję tutaj za zaproszenie. Jest mi bardzo, bardzo miło być tutaj dzisiaj z wami live, spotkać się. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć teraz tego live'a, mam nadzieję, że też skorzystają z naszej rozmowy, bo ja osobiście, chociaż nigdy mi się nie udało na live'a oprócz dzisiaj dołączyć, muszę przyznać, że z samych nagrań czerpię niesamowite korzyści. Także mam nadzieję, że będzie też tak tym razem. Pięknie. Także Aga, dziękuję raz jeszcze. Z całego serca ślicznie dziękuję. I rób dalej, bo wychodzi ci to rewelacyjnie. Oby tak dalej. Ja będę robić dalej, a ty też rób dalej, bo to też jest bardzo potrzebne, to co ty robisz. Bardzo ci dziękuję za przybycie i dziękuję za to, że jesteś gotowa odpowiedzieć na kilka pytań, dać nam trochę dostępu i wglądu do tej wiedzy eksperckiej, bo kiedy my zaglądamy w diety, my mam na myśli ludzi, którzy nie mają pełnej wiedzy naukowej, to tam jest tyle. Tam tak. Jest po prostu to na wszystkiego. I z jednej strony krzyczą nie mięso, z drugiej nie tłuste, z trzeciej nie cukier. A ja w ogóle jak patrzę na siebie, to zaczynam obserwować, że ja wcale nie potrzebuję słyszeć tego nie, 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 nie. Nie chipsy, nie to, nie tamto. Ja potrzebuję wiedzieć, co ja mam sobie położyć na tym talerzu, a nie co z niego zdjąć. Zacznijmy od tego. Jak tą dietę budować? Aga, ja się z tobą całkowicie zgadzam i myślę, że nie tylko ja, bo ja też się spotykam z tymi komunikatami i z punktu widzenia konsumenta i z punktu widzenia naukowca cały czas się mówi o zakazach. Tego nie rób, tego nie, tamtego nie. No dobrze, to co ja mam robić? Czy ja mam się położyć i płakać? Tak? I tak jest ze wszystkim. Jest mnóstwo komunikatów tam, odnośnie tego, czego mamy nie robić. Mm-hmm. I tutaj mam na myśli szeroko rozumiany styl życia. Ja myślę, że ty się z tej strony również ze mną zgodzisz. A jeżeli chodzi o dietę, no jest to szczególnie irytujące, no bo co większość życia robimy? Jemy, tak? Czyli chociażby idąc za takim standardowym rozkładem posiłku, chociaż mówię, każdy sobie dobiera według siebie, trzy duże posiłki, dwie przekąski, za każdym razem jak pojawia się ten ból decyzyjny, co ja mam jeść, kiedy mam jeść, jak mam jeść i biorąc pod uwagę, że nie jedzeniem samym człowiek żyje, a jak dzień mija, no to nasze zasoby mentalne również się wyczerpują, no to przychodzi koniec dnia, każdy mówi, a dobra, byleby tylko mieć jakąś tam, powiedzmy, przyjemność, albo żeby w ogóle głodu nie rzucić, tak? Tak, jest takie bardzo a jeszcze mi się wydaje z takiego podejścia do siebie i rozwojowego w ogóle myślenia o tym, co my wybieramy, jak my tak często słyszymy, tego nie, tamtego nie, w jogurtach cukier, mleka nie, wiesz, cały czas nie, 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 to w tym momencie na moim talerzu trzy razy dziennie znajdują się rzeczy, o których ja słyszę, że ja nie powinnam. Tak, ale widzisz, nikt ci nie powie, że nie możesz, mm-hmm. tylko że nie powinnaś. I to jest śmieszna sprawa, bo wiesz, nie ma z drugiej strony tutaj, czy w dietetyce, czy w żywieniu, ja tutaj się zgodzę z ekspertami, nie ma czegoś, że jest czarno albo białe. Nie ma tak albo nie. A nasza odpowiedź to zależy i ja też odpowiadam często to zależy. Tylko jak już powiem to zależy, to mówię, no dobrze, ale pociągnijmy rozmowę dalej.
opowiedz mi coś więcej o sobie, tak? To może będę w stanie ci coś zaproponować, co faktycznie tobie będzie służyło. Ale jeżeli wszystkie komunikaty odnoszę się tutaj do takiej wiedzy, powiedzmy, chciałam powiedzieć popularno-naukowej, ale to się teraz całe szczęście zmienia na korzyść, co jest dosyć fajną obserwacją, bo pojawia się coraz więcej podcastów, gdzie ludzie biorą trochę więcej niż 5 minut i poświęcają ci pół godziny, 15 minut, żeby ci wytłumaczyć, w jakich przypadkach coś ci może pomóc albo coś może ci zaszkodzić. No to powiem ci, że to nie jest prosta sprawa. I ja chociaż 12 lat w tym pracuję, 14 w zasadzie, w zdrowiu, w dietetyce, w żywieniu, to sama do tej pory czasami się zastanawiam, mówię, Boże, no to ja już nie wiem. Ja już nie wiem. Po prostu ja już nie wiem. Okej. Okay. Także tutaj wszyscy jesteśmy po jednej stronie. Ale jeszcze tylko dodam, że ja będąc po tej stronie naukowej dodatkowo, to przyznam się szczerze, że jest to bardzo irytujące. Dlatego cieszę się, że tutaj z tego zaproszenia, że mogę dzisiaj z wami się spotkać i porozmawiać. Kiedy powiedzmy my pracujemy w laboratorium, ja akurat jestem przy testach klinicznych, także to nie są jakieś badania podstawowe na szczurkach czy na komórkach, chociaż one też są bardzo wartościowe. Nie mogę komuś zakomunikować tego, co publikuję w badaniach. Ja wiem, że z każdą wiedzę z dozą niepewności trzeba traktować i nigdy bym nie powiedziała, że rób tak, a na pewno dożyjesz 100 lat. Ale jeżeli mam jakąś nową wiedzę, no to ja się chcę nią podzielić. Tak? I okazuje się, że nie jest to takie proste, bo my publikujemy po angielsku, publikujemy do journali naukowych, do których dostęp ma bardzo wąskie grono osób. Bardzo wąskie grono osób umie to przeczytać jeszcze też, tak? Bo to jest nawet nie angielski, ale też ten język naukowy po prostu ogranicza nam dostęp. Dokładnie. I ty w języku angielskim super się posługujesz i możesz to zrozumieć? Nie możesz. I no teraz całe szczęście, że trochę pojawia się więcej takich journali, gdzie są powiedzmy implications for public health, czyli gdzieś to zdrowie publiczne się pojawia, zastosowanie, takie implikacje praktyczne. Także no jest światełko w tunelu, ale jeszcze potrzebujemy dużo czasu, także naprawdę powtarzam się, ale uważam, że osoby takie jak ty, którzy właśnie zapraszają specjalistów do pociągnięcia tematu dalej, to jest super, bo gdyby nie wy, to my nie mamy głosu, to nikt nas nie posłucha. Ja nie zamierzam być influencerem i nie zamierzam jakby sprzedawać się pod brandami, ale chcę komunikować i niestety, jeżeli chcę komunikować, no to wszystko sprowadza się do tego, że no jestem w cudzysłowie, bardzo miło mi być skazaniem na ciebie, tak? Ale ja myślę, że to też jest taki trud, że tej komunikacji o jedzeniu, no tam są ogromne firmy, tak? Produkujące i zyskujące na tym jedzeniu, więc tam pewnie też się ciężko przebić nawet z tą naukową i sprawdzoną wiedzą w stosunku do tego, co się dzieje. Ja mam bardzo często takie wrażenie, jak oglądam jakieś dokumenty, nie wiem, dokument o mięsie, to mam wrażenie, że tam jest, wiesz, 50 minut mówienia o tym, jakie to jest złe. I wcale mnie to wtedy nie dziwi, przez kogo to jest na przykład sponsorowane, albo w drugą stronę, tak? Jakby jak te środowiska wpływają. Nie widzę w ogóle źródła informacji na temat jedzenia. Dobra, to jest dobre, ale jeśli, albo to jest złe, ale jeśli. To znaczy, że nie, to nie jest czarno-białe, dieta nie jest czarno-biała, nic o człowieku nie jest czarno-białe. Asia, a zanim do tego talerza, przepraszam, powiedz jeszcze, co ty robisz w tej chwili i gdzie jesteś, bo nie zdążyłam cię o parę słów zapytać. Na początku. My od razu do mięska. No właśnie. My od razu do mięska. Ja jestem doktorem nauk biomedycznych ze specjalizacją w immunologii i żywieniu, tak zwanej immunonutrition. Z tym, że później z doktora skończyłam w 2022 roku, czyli idealnie pandemiczny doktorat, że tak powiem, ale udało się.
Natomiast później kształciłam się w kierunku zrozumienia, w jaki sposób nasza dieta, nasze nawyki żywieniowe wpływają na naszą mikrobiotę jelitową. I później pociągnęłam ten temat dalej o zdrowie psychiczne, czyli taką szeroko rozumianą teraz połączenie pomiędzy jelitem a mózgiem. Super, super. I w tym temacie się rozwijałam, a teraz, i to robiłam 7 lat w Irlandii, w ośrodkach naukowych, natomiast teraz w maju tego roku przeprowadziłam się do Barcelony, gdzie pracuję klinicznie w szpitalu Vall d'Hebron i tutaj już zajmuję się tematem, który niestety każdego nas dotyczy, ponieważ jest to zespół chronicznego zmęczenia i fibromialgia, czyli to jest zespół przewlekłego bólu. I teraz nasze badania rozszerzamy o osoby z syndromem long COVID, czyli jest to taki zespół objawów, że teoretycznie wyzdrowieliśmy już z COVID-u, nie mamy choroby COVID-owej, nie mamy wirusa w naszym organizmie, niemniej jednak nadal odczuwamy pewnego rodzaju zaburzenia. I te zaburzenia mogą się utrzymywać nawet przez 3 albo nawet do 6 miesięcy. I właśnie moją taką pracą kliniczną jest opracowywanie różnego rodzaju zaleceń, suplementacji dietetycznej, żeby właśnie te objawy, szczególnie to zmęczenie, to przewlekłe zmęczenie, które niestety nie da się, że tak powiem, wyeliminować przez sen. Troszeczkę uregulować, a robimy to właśnie działając na mikrobiotę jelitową. Także tutaj się bawimy w tych obszarach. No, przyznam szczerze, że człowiek docenia właśnie teraz tą wiedzę, dopiero jak sam tego doświadczy, tak? Także tutaj fajną mam możliwość i mam nadzieję, że tak będzie też dalej. Super, super. Dobra, moja droga. To chodźmy do tego talerza i jak w niego inwestować. U mnie się ten temat pojawił może trochę z wiekiem, a może trochę z tym, że sobie zawsze myślę o tym życiu zawodowym, myślałam o tej emeryturze, jakoś myślałam o 80. Ostatnio mi się tak oczy otworzyły, nie. Przecież możemy do setki sobie pożyć. Tylko nie tak pożyć tylko w zdrowiu i sprawności. Jak to zrobić? Ja mam przed sobą 60 lat do setki. Co mogę zacząć robić codziennie ze swoim talerzem, żeby sobie pomóc w tym, żeby zdrowo i długo pożyć? Po pierwsze, moje pytanie, odbijając piłeczkę, dlaczego się tylko ograniczasz wiekowo? Po co się ograniczać? Ile będzie, tyle będzie. Słuchaj, co ty? Jasne. Po co sobie bariery wyznaczać? Każdy, bo nie żartuję, każdy wiesz, każdy ma, że tak powiem, swoje preferencje. Powiem tak, sama z ciekawości w tym temacie swoją wiedzę musiałam zupgrade'ować, bo rzeczy się bardzo dynamicznie zmieniają. I teoretycznie, według najnowszych badań, i praktycznie trochę też, i nie mówię tego dlatego, że mieszkam teraz w Barcelonie, ale dieta, która może nam może inaczej, nie zagwarantować, ale jest dietą, która jest najbardziej obiecującą, jeżeli chodzi o wydłużenie naszego życia w zdrowiu, w pełnej sprawności, bo o takim życiu rozmawiamy, pełnej witalności, to jest, moi drodzy, dieta śródziemnomorska. Także nic odkrywczego tutaj nie powiedziałam. Jedyne, co mogę nadmienić, że okej, my dzisiaj się spotkaliśmy rozmawiając o diecie, ale myślę, że ten temat należałoby pociągnąć dalej i powiedzieć, że nie całym jedzeniem człowiek żyje, ale co za tym jedzeniem idzie. I mówiąc to, rozumiem, że nasza dieta to jest część naszego życia, naszego stylu życia. A nasz styl życia składa się jeszcze wiele różnych czynników. W to, gdzie żyjemy, jakie mamy relacje, ile śpimy, jaką mamy aktywność fizyczną, ile stresu mamy, tak? Jak my się regenerujemy. I tutaj fajnym przykładem, ja się zawsze czuję zainspirowana przez osoby, szczególnie przez Ajurwedę, bo to jest nauka o życiu, tak? I teraz taka dieta śródziemnomorska, znowu tutaj odnoszę się do diety, a bardziej powinnam powiedzieć śródziemnomorski styl odżywiania albo styl życia. To jest właśnie taki sposób na nasze życie, który promuje raz, że zdrowe nawyki żywieniowe, ale jednocześnie nie ma tego momentu, że ogranicza tego nie, tamtego nie.
wszystko w umiarze. Oczywiście takie zalecenia, na które my się powołujemy tutaj w pracy klinicznej, jeżeli chodzi o dietę śródziemnomorską, no to jest to oczywiście nic, nie spożywanie żywności wysoko przetworzonej i tak dalej. Ale powiem ci szczerze, że to jest jakby moja obserwacja z życia codziennego. Ostatnio musiałam iść do apteki i spotkałam bardzo miłego pana aptekarza. I pan aptekarz, myślę, że miał tak około 60. Bardzo przyjemny facet. Nawet po angielsku byśmy sobie się dodali, bo jeszcze mój hiszpański niestety raczkuje. No i tak coś tam rozmawialiśmy a propos kwasów omega-3, bo ja jeszcze napomnę, że mój doktorat był oparty o... badałam, w jaki sposób spożycie ryb wpływa na ryzyko choroby autoimmunologicznej i tutaj szczególnie z ujęciem tego, jak te kwasy omega-3 pochodzenia morskiego mogą nam to ryzyko obniżać. I tak zaczęliśmy właśnie rozmawiać o tym i on do mnie mówi, no tak, nie dziwię się, że jak my tyle ryb jemy, to ja nie dziwię się, że my, mając na myśli tutaj Hiszpanię, żyjemy tak długo. Ale podobno my w takim dużym zdrowiu nie żyjemy, bo my bo bez przerwy przychodzą po suplementy. Ja tak słucham. Ja mówię, kurczę, faktycznie, czy wy tak długo żyjecie? Mówi, no tak, przecież tutaj wiek 80, 90. Ja no w sumie przyznam się szczerze, jak chodzę na siłownię, to takie babeczki, no, pozazdrościć kondycji, ale myślę, że one mają spokojnie po 60, jak nie po 70, biorąc pod uwagę, że ja mam tendencję do zaniżania wieku. I przyznam się szczerze, no to mi mówi człowiek, który powiedzmy jest, pochodzi jakby z tego kraju. I później co? Wracamy do tematu blue zones, czyli tych niebieskich sfer, gdzie ludzie żyją najdłużej i nie tylko pod kątem ilości lat, ale również pod kątem jakości tego życia. Sprawności, prawda? Sprawności, to też jest ważne. Tak, sprawności i witalności. I co się okazuje? To samo kraje śródziemnomorskie, Ikaria, Sardynia. No teraz, wczoraj akurat się zdziwiłam, bo trafiłam na publikację, w której dieta japońska, promuje się dietę japońską, ale z kolei dobrze wiem, bo miałam też taki epizod przy pisaniu książki, że dieta japońska była wręcz skrytykowana, tylko teraz wydaje mi się, że znowu wracamy, czy jest to dieta taka tradycyjna japońska, czy jest to dieta japońska z dnia dzisiejszego, tak? Gdzie mamy smażone, pieczone i oby szybko, żeby wszystkich wyżywić. Także tutaj wracając do tematu, myślę, że no mówię, Ameryki tym nie odkrywam, ale myślę, że im więcej będziemy o tym mówić, może tym bardziej znajdziemy zwolenników tego. Właśnie dieta śródziemnomorska. Dieta śródziemnomorska, gdzie nie skupiamy się na idealnie, bo to nie jest dieta idealnie perfekcyjna, jeżeli chodzi o zawartość wszystkich składników odżywczych. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby była i przyjemność, i zdrowie. A my jak sobie wszystkiego będziemy, że tak powiem, zakazywać, to jaka to przyjemność? No owszem, możemy jeść, wybrać sobie, powiedzmy, mamy w dietetyce taki indeks, jest to indeks Andy, czyli jest to indeks, który został opracowany, żeby właśnie sklasyfikować żywność według zawartości antyoksydantów, witamin, składników mineralnych, takich powiedzmy związków, biozwiązków, które, bioaktywnych związków, które mogą pomóc nam obniżać stan zapalny, redukować tutaj stan oksydacyjny w organizmie, czyli trochę takie działanie przeciwutleniające, zmniejszać ryzyko nowotworowe i tak dalej, i tak dalej. No i okej, możemy jeść borówki i maliny na zmianę, super różnorodność. Tylko pytanie, no czy nam to przyniesie taką korzyść, a może jakbyśmy włączyli jeszcze takiego ananasa, który też ma tych składników odżywczych, fitozwiązków tak zwanych, bo to są związki pochodzenia roślinnego, również ma, czy mango, a może ma jeszcze jakieś inne, to pracując na rozszerzeniu różnorodności i zmniejszeniu tego stopnia, czego nie można, a co można, moglibyśmy naprawdę swoje zdrowie budować i tą przyjemność. A przyjemność jest, pamiętajmy dobrze o tym, że to jest też część naszego dobrego samopoczucia na co dzień. A jeżeli my i to teraz się super, znaczy super, to super widać w badaniach, gdzie badamy jedzenie pod wpływem emocji. Oczywiście, że jemy pod wpływem emocji i wszyscy jemy pod wpływem emocji. Tylko teraz trzeba to rozróżnić na takie kontrolowane jedzenie pod wpływem emocji, kiedy powiedzmy wyjeżdża super duże ciasto z kremem, bo są urodziny i wszyscy świętujemy i tak naprawdę ile tego ciasta zjemy?
Każdy zje kawałek i już, bo są inne bodźce, bo to jest tylko element. A jeżeli my, powiedzmy, stosujemy restrykcję, tak ciasta nie, słodkiego nie, czekolady nie, tylko surowe owoce, warzywa. No mówię to o takich skrajnościach już, tak, ale chciałam dać przykład. I nadarza się okazja, albo po prostu już nie utrzymujemy tego, bo jest takie napięcie, sami takie napięcie budujemy, dochodzą inne rzeczy. Ja mówię tylko o żywieniu, a żywienie jest tylko kroplą w morzu. No to co? No to nie wjedzie kawałek ciasta, tylko wjedzie całe ciasto, jak jeszcze nie później nie poprawimy coś. I tu Utrzymywamy się jedynka. cały czas w kontroli. Kiedy my się cały czas utrzymujemy w tej kontroli, odmawiamy sobie tego nie zjem, tamtego nie zjem, to się nie karmi. Jakby dla mnie radością jest w ogóle fajna miska albo talerz jedzenia. I przyjemnością, kiedy staram się, żeby on był zdrowy, ale ja zauważyłam ogromną różnicę, kiedy przestałam myśleć o tym, czego ja nie mogę, a zaczęłam myśleć o tym, co jest dla mnie dobre. Kiedy zaczęłam myśleć o tym, że, no nie wiem, fasolki są dla mnie dobre, tak? Różniaste. I ja sobie mogę coś z nich zrobić. I kiedy ja wybieram to, co jest dobre, kompletnie nie myśląc o tym, czego ja nie powinnam, to ja nie tylko, że mam fajną miskę jedzenia przygotowaną dla siebie, tak jak lubię, to jeszcze mam radość z tego zjedzenia, tego posiłku. I wcale nie myślisz o tych, powiedzmy, mniej fajnych rzeczach, które teoretycznie mogłabyś do tej miski dodać. A to jest, mi to się świetnie spodobał przykład, jak kiedyś usłyszałam. To jest tak, jak ci powiedzieć. Nie myśl o różowym słoniu. No to co? No to widzisz, ja się powtarzam, bo to ja Ameryki tym nie odkrywam. Ale właśnie tu jest pies pogrzebany i ja się łapę sama sobie. Jak się człowiek skupia, że na przykład tego wchodzę do sklepu, tak, okej, tego nie mogę kupić, tego nie mogę kupić, okej, dobra, idziemy dalej. To potem stoi się w tej kolejce i aż tak mierzi, okej, może się tego do domu nie przyniesie. Ale poziom, że tak powiem, samopoczucia po takiej wycieczce do sklepu, no myślę, że nie jest wysoki. Ja mówię, tutaj to, co my rozmawiamy, to pewnie nie będzie tak w pełni do zastosowania dla osób, które mają z uwagi medycznej pewnego rodzaju obostrzenia. Chociaż też mi się wydaje, że nawet w przypadku osób tutaj z chorobami przewlekłymi jelita, i z dietami eliminacyjnymi. Myślę, że można to, co my dzisiaj, o czym rozmawiamy, również zaadoptować. Nie orientuję się, kto tutaj nas słucha, czy tutaj ewentualnie jakieś problemy dietetyczne się pojawiły, ale załóżmy, no to jest moje akurat doświadczenie z pracy z pacjentami tutaj z zapaleniem jelita. I my często, przewlekłym zapaleniem jelita, i my często tym osobom na początku mówiliśmy, tego nie jedz, musisz to ograniczyć, to musisz wykluczyć i tak dalej. No ten pacjent mówi, no dobra, to co ja mogę jeść? Daję mu listę, tak patrzy, mówi, no dobra, to mogę jeść to, to, to i to i to. I on się nie skupia na tym, co ja mu powiedziałam, że nie. I on zupełnie inaczej wychodzi z tego gabinetu, niżeli ja mu dam listę, ok, to wykluczamy. I jeszcze druga taka ciekawostka, w przypadku diet eliminacyjnych, kiedy jesteśmy już na tym drugim etapie, i bo najpierw pierwszym etapem jest to, że wszystko eliminujemy z diety, co może mieć potencjalny tutaj wpływ na występowanie alergii bądź stanu zapalu. I później powolutku włączamy poszczególne grupy produktów. I w momencie, kiedy zaczynamy je włączać, totalnie zmienia się samopoczucie. Tylko że znowu musi to być proces ściśle kontrolowany. Nie możemy zrobić tak zwanego all-in, jak się w niektórych przypadkach zdarza u osób z zaburzoną relacją jedzenia. Ja akurat klinicznie aż z tym nie pracuję na tą chwilę. Bardziej zajmuję się takimi zaburzeniami biologiczno-medycznymi. Ale no to wszystko siedzi w głowie. My nie jesteśmy, nasze jelito nie żyje w oderwaniu. I tu mi się, Aga, bardzo podoba to, co ty powiedziałaś, że ty karmisz się tą przyjemnością. Ty karmisz się nie tylko pod względem dostarczenia sobie kalorii, wartości energetycznej, bo do tego też się nasza dieta sprowadza, ale wartości, przyjemności, to jest jakby wartość dodana, której my nigdy, żaden indeks tego nie określi.
Żaden indeks tego nie będzie w stanie określić i musimy sobie zdać z tego sprawę. Ja myślę, że też ta świadomość i to, jak my myślimy o jedzeniu, jeśli ja myślę o tym, że ono jest dla mnie dobre i że ja je sobie daję, że to jest dobre dla mojego organizmu, a nie jak zjadam coś w biegu, czego nie chcę i się potem za to ganię, to taką sobie trochę karę daję dla tego organizmu, w takim, tak jakbym tak patrzyła duchowo bardziej na to jedzenie, nie tylko na samą wartość. Więc tam jest jeszcze więcej niż tylko w tym naszym wyborze, to nasze przekonanie, że to jest dla mnie dobre, ono jest bardzo ważne. Tak, bo ty się karmisz. To jest tak samo na przykład jak. O, dobra, weźmy do tego przykładu Hiszpanii, bo to jest to, co ja na co dzień obserwuję w tym momencie. A nie miałam, a mam porównanie z Irlandią i mam porównanie z Polską. I to, co ja tutaj zauważyłam, no pierwszy raz mam okazję przebywać no już od maja w krajach śródziemnomorskich, byłam tutaj przez lato. I tutaj teoretycznie, no jakby człowiek popatrzył, no tak, chodzą spać o godzinie pierwszej, drugiej, to jest normalna pora. Jedzą kolację, no o dziewiątej się umawiają, zanim się zdecydują, to jest 10, 11, no to tak pomiędzy 11, 12, bo tam musi być primero i tak dalej, pierwsze danie, drugie danie, no i później jeszcze jakiś tam deserek, lampka wina oczywiście i tak dalej. Ale jak oni jedzą? Oni jedzą w towarzystwie, oni rozmawiają. To jest śmieją tak się. Śmieją się, tak. No i dobra, będą mieli ten jeden kieliszek wina. Może i dwa, ale to wino jest wysokiej jakości. Jasne. Może zjedzą ten tłusty ser, który je, no fakt, że to są sery dojrzewające, to jeszcze z Bogiem sprawa. Ale oni, to co mnie pamiętam zaszokowało, to było to, akurat byłam coś załatwić w Ikei. No i nie zdążyłam w domu zjeść obiadu i byłam strasznie głodna i poleciałam do tego bufetu restauracyjnego, gdzie można sobie nakładać. I przede mną stała para hiszpańska. Rozmawiali, coś tam jeszcze hiszpańskiego w ogóle nie rozumiałam, no ale tak, jeżeli się interesowałam, co oni kładą na talerz, ale patrzyłam, co jest do wyboru. I tak spojrzałam na co oni, że tak powiem, pakują do siebie na tą tackę. Tak, pół jajeczka, łyżeczka tuńczyka, łyżeczka łososia, parę oliwek, sałata, łyżeczka ryżu, łyżeczka quinoi, trochę pomidorków, różnorodność, ale po trochu. Dużo było tego jedzenia. No fakt, że u nich to jest lunch, to jest uważany za taki główny posiłek, bo oni, no to jest taki nasz obiad, czyli to jest druga, trzecia godzina mniej więcej, oni o tej godzinie jedzą. I mnie to właśnie zauroczyło, że to jest wszystkiego po trochu. Niczego sobie nie odmawiam, ale właśnie to, że sobie nie odmawiam, to mogę zjeść to dzisiaj, mogę zjeść to jutro, mogę zjeść to pojutrze, a nie nie jem, a potem już po prostu nie wytrzymuję. I oni jakby usuwają ten problem tego napięcia, pozwalając sobie na wszystko. I tu wracamy do tego, co ty powiedziałeś, tego karmienia się, do nieograniczania się. No okej, jeżeli nie lubię tuńczyka, no to nie będę tej łyżeczki tego tuńczyka kłaść, to może sobie włożę dwie, to jakieś tofu albo no nie wiem. I to jest super. I powiem ci, że ja na przykład będąc, mieszkając 7 lat w Irlandii, no wcześniej mieszkałam w Polsce, zresztą miałam cały czas polskie nawyki żywieniowe, mi się wydaje, no to u nas jednak... No nie wiem, już w Polsce to, no mówię, ja nigdy nie miałam jakichś tam problemów dietetycznych, to mi tam się nigdy nic nie ograniczało pod tym względem. Ale na przykład w Irlandii to właśnie było straszne, bo oni śniadanie jedli pod rekomendację, pod piramidę żywieniową. Lunch, no to była kanapka, także to, co było w sklepie dostępne, byleby szybko, byleby zapchaj dziura. A później jak wjeżdżał obiad, to tam było szwedzki stół w każdym domu. Do wyboru, do koloru i niestety to było jedzenie ciężkostrawne. No fakt, inny klimat, inna pogoda i tak dalej, ale teraz się zrobiło chwilę chłodniej, no powiedzmy taka jesień nasza polska i tak obserwuję z ciekawości ludzi, nawet moich znajomych, ich nawyki żywieniowe dużo się nie zmieniły. No może trochę wcześniej chodzą spać, bo się szybciej ciemniej robi teraz. Szybciej wszystko zamykają, 2 godziny wcześniej, także no to samo z siebie tak wychodzi, tak? Ale
Znowu popatrzylibyśmy na dietę śródziemnomorską, właśnie tą wersję hiszpańskiej. Tak, śniadania tyle o ile, albo coś na słodko, jakieś ciasto francuskie. Lunch, no, że główny, duży posiłek w ciągu dnia między drugą, trzecią, no to okej. Okay. To nawet się z ajurwedą zgadza. Ale później nic, 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 ewentualnie jakaś kawka i to taka shotowa kawka, taka no, że po jednej kawce takim espresso, to człowiek chodzi jak w zegarku. Po czym obiad full przed samym snem. Wszyscy by się za głowę złapali, mówią, Boże, przecież to nie jest. Ale jak spojrzymy w jakość tej diety, to nawet jak ten rogaliczek będzie codziennie na śniadanie z tą kawą i biorąc pod uwagę, jak wygląda reszta dnia jedzenia, i że to jest malutki rogaliczek, no to siłą rzeczy, no, pokazane są badania, że i kalorycznie mniej jedzą niż kraje tutaj zachodnie, dieta zachodnia, mam na myśli tutaj Amerykanów, czy nawet Brytyjczyków, że jakościowo dieta jest wyższa i tutaj ta jakość jest określana właśnie pod kątem spożycia produktów, które mają dużą zawartość tych biozwiązków, tak? Czyli przeciwutlenia, czy roślinnych, tych związków o działaniu przeciwzapalnym i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy jakość. Jeszcze tylko dodam, krytykujemy czerwone wino, ale zapominamy, że dobrej jakości czerwone wino, szczególnie, że to jest kieliszek, a nie butelka. To nie jest butelka raz w tygodniu, tylko kieliszek, nawet pół kieliszka do rodzinnego, do kolacji. No to zapominamy o tym, że to jest cudowne źródło antyoksydantów, jednych z mocniejszych, które właśnie chronią nasze serce. Owszem, jeżeli wypijemy butelkę, no to wtedy ta ilość alkoholu może niekoniecznie, ale jeżeli znowu to będzie na zasadzie takiej wręcz suplementacji wszystkiego po trochu. Ja się założę, że tego obiadu to nie każdy nawet ten kieliszek kończy. No jak się jest w restauracji, to jest trochę inaczej. No a się człowiek zagada w domu, każdy ma, że tak powiem, swobodną atmosferę. A dobra, to już jutro. A ściągając Hiszpanów, to jest bardzo prawdopodobne. Czyli mamy jakość, różnorodność i ilość. Dokładnie, dokładnie. Chociaż z tych wszystkich trzech wydaje mi się, że ta różnorodność jest chyba jednak najważniejsza. Owszem, ilość pod kątem kontroli wagi jest bardzo ważna, a wiemy o tym, że kontrola wagi, jeżeli chodzi o zapobieganie chorobom metabolicznym, różnym chorobom o stanie zapalnym, jest też bardzo ważna, bo jednak niestety tkanka tłuszczowa produkuje nam te wszystkie prozapalne związki, które ten stan zapalny nam powodują w organizmie. To wydaje mi się, że jeżeli człowiek ma dostęp do różnorodności, to automatycznie, no nie wiem, przynajmniej ja się tak zaobserwowałam, jem mniej. Bo jakby jestem w stanie sobie dostarczyć wszystkich składników odżywczych w różnej ilości. Tutaj mam więcej węglowodanów, tutaj mam więcej błonnika, tutaj mam więcej witamin i minerałów, a że jem różnorodnie, jem różne produkty. I na przykład, jeżeli bym jadła monotonnie, no to żeby powiedzmy dostarczyć sobie tą niezbędną ilość składników mineralnych, to bym musiała zjeść zdecydowanie więcej, a zatem idą kalorie. No i teraz jeszcze oczywiście tutaj jest temat rzeka, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Tutaj w Hiszpanii oni się bardzo dużo ruszają. No fakt, że tutaj pogoda pomaga. Tutaj się trudno jest nie ruszać. No to jest prawda. To jest prawda i tutaj wiemy, że w niektórych krajach nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Ale no, to mówię, no weźmy to, co nam odpowiada, weźmy to, co nas wspiera, karmi, a nie skupiajmy się tego, czego nie możemy. I tutaj znowu wracam do twojej wypowiedzi z samego początku. Pana, na koniec kilka takich złotych rad. Co możemy zrobić, żeby wesprzeć swoje zdrowie, wesprzeć siebie i swój organizm? Co możemy na ten talerz nie z niego zdjąć, ale co dołożyć? Jakby z tej strony. Na co zwrócić uwagę, sprawdzić, czy czegoś nie mamy? To ja pozwolę sobie te rady dać od siebie. Nie jako doktor nauk biomedycznych, tylko jako człowiek, bo z ludźmi rozmawiam i bardzo jest mi z tego powodu miło. Przede wszystkim postawmy na, starajmy się włączyć
żywność roślinną, pochodzenia roślinnego. Ja wiem, że teraz jest zima. Ja wiem, że ta sezonowość w pewien sposób nam ułatwia i utrudnia jednocześnie. Ale jak mamy talerz, nieważne, czy sięgamy po niego 5 razy dziennie, 3 razy dziennie, 2 razy dziennie, to jest za każdym razem, kiedy sięgamy na talerz. Zróbmy sobie szybkie zastanowienie i zastanówmy się, gdzie jest moja roślinka. Tylko kochani, niech ta roślinka to nie będzie coś z puszki, niech to nie będzie. Chociaż dobra, jak ma jej nie być wcale, to niech będzie z puszki. Tutaj bądźmy realistami. Ale niech tu będzie roślinka. I niech tej roślinki będzie 2 razy więcej w porcji niż mięska, rybki i czegokolwiek innego. Ale mając na uwadze nasze zdrowie, nasz priorytet, niech to będzie świeże. W miarę możliwości, ja sobie zdaję sprawę, ale jak nie świeże, to najmniej przetworzone, jak to tylko może być. Dając porównanie, jak mamy świeżego pomidora, no teraz wiem, jest to trudno, bo te pomidory w Polsce prawdopodobnie nie mają smaku. To mając do wyboru świeżego pomidora, pasatę pomidorową albo ketchup, to takim halfway dealem, takim dealem połowicznym będzie ta pasata. Ja wiem, że nie zawsze się da. Ja wiem, ja też byłam studentką, też różne rzeczy się wydarzały, ale starajmy się, bo i właśnie Aga, tutaj ukradnę tą radę od ciebie, ale właśnie zastanówmy się, co nas karmi, że to nas wspiera, to jest dla nas. I teraz tylko taką, dobra, jedną ciekawostkę naukową powiem. W tygodniu, nieważne ile jemy porcji, ale jeżeli z jedną z tych jadanych porcji mięsa zastąpimy strączkami, fasolą bądź rybą, to kochani moi, zmniejszamy ryzyko chorób serca. Ile? To już wam nie będę mówić, bo to byśmy musieli się zastanawiać, ile kto ma lat, jakie kto ma inne obciążenia, ale na pewno zmniejszacie. I tutaj nasze piątki, czy to rybne, czy teraz fasolkowe, to zróbmy jeszcze jeden sobie taki piątek. I na pewno nam to wyjdzie na zdrowie. I tutaj niech ta myśl, którą Aga powiedziała, po prostu to dzisiaj zrobiło mój dzień. Będzie moim mottem. Będzie moim mottem, po prostu będę teraz wszystkim podpowiadać, co mnie karmi. Karmi moje ciało i jednocześnie karmi mnie, że ja czuję to nasycenie i satysfakcję. I wtedy wydaje mi się, że nie będzie problemu właśnie z zaburzonym jedzeniem, że czegoś mi nie wolno, tylko co mi wolno, co mnie wspiera. To jest tak jak z prawem przyciągania, nie? Ja się na tym totalnie nie znam, ale ostatnio mam zajawkę, jak ciebie słucham i tak mi się to tak trochę, nie wiem, coś mi się tak kojarzy, ale może jeszcze muszę to przetrawić. Dla mnie to wszystko właśnie pasuje, bo kiedy my o tym jedzeniu myślimy negatywnie, nie mogę, nie pozwalam sobie, jedzenie jest złe. Zobacz, jak w ogóle, jak myślimy czasem o jedzeniu. Tyle tego złego w tym jedzeniu. Tak, tu sól, tu kwas. Ale to jest prawda. Powiem ci, że ja w swoich publikacjach też tak piszę, no ale niestety muszę podchodzić pod żargon, ale biorę sobie to do serca, zapisuję to sobie. Świetna uwaga. Musimy to wiedzieć naukowo, tak? Co gdzie jest. Natomiast dla siebie, na co dzień, jak mamy ten swój talerz, to myśleć o nim właśnie w sposób pozytywny. My jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy szczurami w laboratorium. Bądźmy. No nie. No nie, no nie. No prawda objawiona, ja wiem, ale no tak, bądźmy ludźmi, bądźmy i zachowujmy się jak ludzie. Super. Pięknie, dziękuję. To już przegadałyśmy trochę czasu. Myślę, że może ktoś ma jakieś pytania? Nie, jedna osoba coś napisała wcześniej, że się zgłasza z Hashimoto. Czy mamy jakąś radę dietetyczną, żywieniową na Hashimoto? Powiem tak, ja bezpośrednio z Hashimoto nie pracuję. Już tak, ja bardziej z jelitami i po prostu nie znam osoby, nie chciałabym tutaj. No po prostu nie chcę
chcę zaszkodzić, a wiem, że teraz jest dużo nieścisłości. Aga, prośba do ciebie. Bardzo cię proszę, po naszej rozmowie udostępnij kontakt do mnie, czy to jest mail, czy to jest Jest. Instagram. Wtedy, jeżeli są jakieś rady ogólne, nie ma problemu. Możecie, słuchajcie, pytać. Ale jeżeli ktoś właśnie ma jakieś zaburzenie, czy zmaga się z jakąś dysfunkcją, czy objawami, to ja po prostu no, nie wybaczyłabym sobie, jakbym coś podpowiedziała w najlepszym tutaj ujęciu prozdrowotnym, a wam by to zrobiło krzywdę, bo mówię, tutaj znowu obronię się stwierdzeniem, co zależy. Ale ja nie chcę was tym zostawić, tylko napiszcie do mnie albo przez Agę, albo do mnie bezpośrednio, o co chodzi. Jeżeli oczywiście czujecie się z tym ok, ja też konsultacji udzielam zdalnie, także możemy się w ten sposób umówić, mnie obowiązuje tajemnica, także jeżeli ja tutaj normalnie praktykuję, jestem dietetykiem w Polsce, mam papiery i zdalnie też można się skonsultować. Ja sobie tylko pozwolę tutaj zainteresowanych, bo my dzisiaj trochę tak rozmawiałyśmy bardziej w ujęciu holistycznym, co jest super, bo bardzo rzadko mam przyjemność na ten temat porozmawiać, a temat jest równie ważny jak taka jakościowa ocena tej diety, która może nasze zdrowie wspierać. Ja tutaj przyznam szczerze, że bardzo dużo wiedzy ja jakby no, samej podczas pandemii zdobywałam i ja tą całą wiedzę zamknęłam tutaj w książce. I w książce, jeżeli ktoś ma ochotę zgłębić i faktycznie sobie przygotować listę, to mogę, to mogę, to mogę, to mogę. Tego, czego nie mogę, tam akurat tego nie ma, czego nie mogę, jest bardziej to, co mogę, i samemu podjąć decyzję, czy on chce jeść tylko borówki, czy truskawki, przepraszam, i borówki, i jeszcze sobie włączyć tego ananasa, jak się uczepiłam tego przykładu. To ja odsyłam do mojej książki. To jest książka Najskuteczniejsze diety odchudzające. Niech was nie zmyli odchudzanie. To jest kwestia. Tak, to jest takie słowo w ogóle, ja też, taki ciężar jest na tym słowie. Ja zrobiłam kiedyś taki pakiet afirmacji odchudzających i nie mogę tego słowa odczarować, bo my naprawdę powinniśmy dbać o to, żeby tego tłuszczu było mniej. Znaczy, on nie jest dla nas dobry, więc dla naszego zdrowia i dla naszego długości życia. Więc warto się nim zaopiekować. Dobre słowo. Potrzebuję od kogoś dobre słowo na odchudzanie, które będzie pozytywne. Jak ktoś będzie miał, szukam. Bo ciężar na tym słowie jest taki. Odchudzamy ciężar, słowo odchudzanie, Odchudzamy słuchajcie, nowe. ciężar, słowo odchudzanie. Tak. Dobra dieta. Dieta dla siebie. Tłuszczyk, czy ten zewnętrzny, czy ten wewnętrzny, tak, ten na organach, Dobrze. nie jest dla nas dobry. To ja ci sprzedam półśrodek. To skupmy się nie na eliminowaniu tłuszczu z naszej diety, a skupmy się, żeby więcej w naszej diecie było kwasów omega-3. A resztę na razie, o, będziemy robić challenge w przyszłym roku. Także zapraszam was. Nie wiem, Aga, podlinkujemy później, a jak nie, to pisać do mnie. Tak, podlinkujemy, wrzucimy na YouTube'a, Tak, gdzie się tylko da. bardziej jak ktoś tak próbuje. Znaczy, to nie jest książka naukowa, to jest poradnik. Tam są różne tabele. Tam, jeżeli ktoś lubi przejąć własną, że tak powiem, inicjatywę w swojej diecie, do czego bardzo zachęcam, bo tylko wy wiecie, co wam służy najlepiej i nie bać się eksperymentów, to tam są gotowe, że tak powiem, listy, które trzeba samemu sobie teraz dostosować. Wybrać, co pasuje, a resztę odsunąć. Tutaj Aga świetnie o tym uczy, także o, zastosować Agi rady teraz w praktyce dietetycznej. Proszę bardzo, każdy sobie będzie. Super, strzelam sobie w kolano, ale na zdrówko. Także tyle tutaj mówimy holistycznie, a książka, do książki odsyłam po pracę domową, dopasować, co mi pasuje, co biorę, a resztę odsuwam. I patrz, jak tam się pięknie udało połączyć naukę z rozwojem i z duchowością. Prawie niemożliwe, ale działa. Działa. O, tu widzę, super, ktoś napisał, mysza kocia, odchudzanie równa się ciało w homeostazie, nawet się rymuje, kurczę, no to mamy hasło już Pięknie. na wyzwanie na Ciało w nowy rok. homeostazie. Okej. Pięknie. Cudowny początek tygodnia, Aga, mega ci dziękuję, jeszcze samo południe, sama przyjemność. Ja nie będę ukrywać, że ja mam milion pytań jeszcze, żeby nie zrobić z tego live'a kilku godzin, to zostawię je na później i ja myślę, że chciałabym cię jeszcze
zaprosić, spotkać, pogadać. Może właśnie osoby przyjdą z jakimiś pytaniami i wrócimy jeszcze do tego Tak. tematu, albo z jakiejś innej perspektywy troszeczkę spojrzymy, bo dieta, Napisz. odżywianie to ogromny obszar. Dokładnie. I my tu byśmy mogły rozmawiać, całą serię zrobić, ale każdy czas jest ograniczony i też musicie mieć czas, żeby to wszystko praktykować. Także wydaje mi się, że fajnym apelem będzie zaraz po testowaniu tutaj, co mi pasuje w diecie, a co osuwam, przygotowanie Q&A i wtedy sobie usiądziemy. Q&A. Czy to takie stricte dietetyczne, czy to takie bardziej holistyczne, bo myślę, że tutaj z ujęcia Agi fajnie by było też zobaczyć pytanie dietetyczne, jak Aga odpowie, jak ja odpowiem. To było ciekawe. Więc O, możemy sobie potestować. no Bardzo chętnie. dla mnie to by była niesamowita lekcja. Także słuchajcie, wszystko po waszej stronie, cokolwiek pasuje, jesteśmy dla was. Jesteśmy otwarte, dokładnie. Czekamy na pytania. Teraz my czekamy. Dziękuję pięknie. Dziękuję Ci, że jesteś. Piszcie, kochani, piszcie, bo my wam w głowie nie siedzimy, a chcemy wam pomóc. Super. Dziękuję Ci pięknie, że dziękuję, że Ci się udało zrobić czas mimo trudu. Jak człowiek wpadnie w wir, to w tym wirze jest. I właśnie super, że są takie momenty jak ten, żeby z tego wiru się ocknąć i się obudzić i otworzyć oczy. I bardzo Ci za to dzisiaj dziękuję, jeszcze szczególnie początek tygodnia. Myślę, że to będzie jeden z najbardziej produktywnych tygodni w moim życiu. Także serdecznie, Aga, tobie dziękuję. A ja przez wszystkich zachęcam, żeby ten listopadowy czas, ja wiem, że jest szaro, buro, pochmurnie, u nas nie ma tego hiszpańskiego słoneczka, ale żeby się skupić teraz na tym talerzu, nie odkładać tego na wiosnę. To jest czas, który Wystartować z całą gamą produktów. można To już być. dzisiaj. Teraz też Dzięki. to jest mniejszy wybór, mniej trudniej się rozproszyć. Także teraz przetestować, a potem wejść full in. W to, co Super. służy oczywiście. Dzięki. Wszystkiego Dziękuję dobrego. bardzo. Cześć. Trzymajcie się cieplutko. Do Pa, zobaczenia. pa. Pa, pa. Dzięki. Dzięki.